Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich przybyłych radnych i gości na dzisiejszą 33. sesję Rady Miejskiej w Czarnym. Stwierdzam, że na stan 14 radnych w obradach uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować praworządne uchwały i wnioski. Szanowni Państwo, porządek obrad został Państwu dostarczony. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Wszyscy. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad na dzisiejszą sesję. W biurze Rady zostały wyłożone protokoły obrad z 31 i 32 sesji. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi. W takim razie chciałbym przegłosować przyjęcie protokołu obrad z 31 i 32 sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu obrad z tych dwóch sesji? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła protokoły obrad z 31 i 32 sesji. Kolejnym punktem naszych dzisiejszych obrad jest wybór sekretarza dzisiejszych obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad przyjemność ma zostać pan Mariusz Kopczak. Czy pan Mariusz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę o przegłosowanie kandydatury pana Mariusza Kopczaka na sekretarza obrad. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła kandydaturę pana Mariusza Kopczaka na sekretarza dzisiejszej sesji. Kolejnym, trzecim i czwartym punktem, tutaj panie burmistrzu, bardzo proszę, żeby od razu i informacje pana burmistrza i odpowiedzi na interpelację za jednym razem pociągnąć. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, informacja o pracy burmistrza od dnia 29 września 2016 roku do 26 października, czyli do dnia dzisiejszego. No tak się to już złożyło, że od 15 września do 3 października przebywałem na urlopie i tak jak zapowiadałem i zdania nie zmieniam, że nie będę pobierał świadczeń za zaległe urlopy i do terminowego czasu, czyli 30 września, urlop został przeze mnie wykorzystany, jak i też pracownicy skorzystali z urlopu, więc żadnych kar tutaj finansowych na pewno z tego powodu nie będziemy ponosili. 29 września wspólnie z panią skarbnik pojechaliśmy do Gdańska, między innymi w sprawie podpisania umowy na temat dofinansowania remontu drogi gminnej, o czym też już wcześniej mówiłem, Grabowiec-Wronkowo, to jest połączenie dwóch dróg wojewódzkich 201 i 202. W ramach PROW-u, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponad 1 000 000 zł trafi do naszego budżetu. Całość zadania szacowana jest na 1 634 319,72 zł. W tym też dniu, jak i nie tylko, bo zawsze w piątek odbywają się u nas w gminie bezpłatne konsultacje w związku z realizacją projektu ograniczenia emisji CO2. Jest to taki system gminnego doradztwa. 1 października razem z seniorami i panią inspektor wybraliśmy się do Warszawy na konferencję pod patronatem, honorowym patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Celem konferencji było podsumowanie współpracy gminnych rad seniorów powoływanych na mocy ustawy o samorządzie gminnym w 2013 roku z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia godnych warunków starzenia się, a w szczególności na poziomie lokalnym i wiele tutaj informacji zarówno członkowie Rady Seniorów, jak i jako burmistrz mogłem skorzystać, w którym to kierunku się rozwija. Oczywiście nie jest tak sielankowo, że każdy samorząd ma Radę Seniorów. W przypadku powiatu czuchowskiego jest tylko 3 Rady Seniorów. Jedna jest w Debrznie, w Czuchowie, no i u nas w Czarnym. Co jeszcze ważne,
ważne nasz wyjazd wspólnie z Radą Seniorów w Debrznie, bo myślę sobie, że wspólnie już współpracujemy. Był na koszt fundacji, jednej z fundacji, której pewnie nie mogę wymienić z imienia. W każdym razie samorząd nie poniósł żadnych środków finansowych, nie obciążyło to, wyjazd ten nie obciążył budżetu naszego gminnego. No i budżetu w tym przypadku gminy Debrzno. Kierunek jest taki, Szanowni Państwo, że jednak jest wskazanie, aby doceniać seniorów, żeby były tworzone w samorządach. To tak naprawdę jest uzależnione od wójtów, burmistrzów, prezydentów, no i oczywiście od akceptacji samych seniorów, którzy chcą informować o swoich problemach, a tak jak wielokrotnie mówiłem, demografii nie oszukamy. Jest taka sytuacja, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i godne warunki powinniśmy zapewnić wszystkim. Zresztą jak podawano, to jednym z takich ciekawszych argumentów, że seniorzy są bardzo duże też podatki odprowadzają i są wspaniałymi podatnikami, bo płacą na czas. To taka chyba takie przyzwyczajenie i odpowiedzialność za dane miejsce, w którym się mieszka. 3 października wspólnie z pracownikiem dokonaliśmy objazdu dróg i między innymi nasze drogi gruntowe i nie tylko, bo byliśmy w Łoży, Wygonki, na ulicy Świerczewskiego, na Sosnowej, Kasztanowej, Wierzbnik, także gdzieś tam później pojawiła się Robotnicza, więc na pewno to jest odzwierciedlenie w budżecie, że pewne środki na te drobne remonty chcemy jeszcze w tym roku przeznaczyć. Wszystkiego nie uda się zrobić i tutaj nie ma wątpliwości, że nie zagwarantujemy takich środków, żeby każdego zadowolić. 5 października uczestniczyłem m.in. w konferencji w Słupsku w sprawie budownictwa, rządowego programu budownictwa mieszkań i my jako gmina posiadamy takie tereny, które moglibyśmy zaoferować i przystąpić do programu rządowego zwiększenia ilości mieszkań, ale tutaj myślę sobie na komisji, jak będziemy o tym rozmawiali, czy jesteśmy skłonni w tym kierunku podjąć decyzję. 6 października odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie szans i zagrożeń związanych z przygotowywaną reformą oświaty i tutaj dość mocno poprosiłem już dyrektorów, żeby przedstawiali mi na bieżąco, nawet symulacje robili, żeby nie było sytuacji, że staniemy przed problemem, że będziemy zwalniali nauczycieli. Jeżeli oczywiście reforma zostanie wdrożona. Spotkanie także z mieszkańcami w sprawie uzbrojenia działek i tutaj to było na komisji też omawiane, że jeżeli sprzedajemy działki nieuzbrojone, no to czy to komuś się podoba, czy nie, naszym obowiązkiem jest, aby te działki uzbroić, więc na pewno w przyszłorocznym budżecie będą musiały być pieniądze zagwarantowane na tego typu działania. 10 października spotkałem się, no już chyba 4 raz, z panem starostą w sprawie między innymi drogi powiatowej, w tym przypadku Sokole-Domisław. I na razie żadne działania nie zostały podjęte, natomiast pan starosta doskonale jest zorientowany, że my swój odcinek do Domisławia spłyt Jump zrobiliśmy, wykonaliśmy. Zresztą musicie Państwo dzisiaj wiedzieć, że dzisiaj były panie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego i nie ma zastrzeżeń do pracy, została przyjęta ta droga, więc myślę sobie, że refundacja w najbliższym czasie nastąpi. Rozmawiałem i wskazywałem też na
ten pomysł, który cały czas się pojawia, a mianowicie chodnika przy drodze powiatowej Zwyczek w stronę Domisławia, ponieważ tam jest przedsiębiorca, który rozwija swoją działalność. No wszystko teraz w rękach radnych powiatu i pana starosty, jakie podejmie działania, czy środki znajdą się na te dwie chociażby inwestycje. Październiku, 12 października spotkałem się to z panem Maciejem Gwizdałą, który był koordynatorem projektu Akademia Życia i ostateczne ustalenia związane z realizacją środków, które zapisaliśmy, czyli na defibrylator i na odblaskowe elementy, które zostały już zakupione, a w piątek będą przekazywane dzieciom i z przedszkola, i ze szkół podstawowych w naszej gminie. Był to projekt, tak jak Państwo wiecie, Akademia Życia. Bardzo ważny, myślę sobie, że uczący i uświadamiający, jaką wielką rolę mamy do odegrania, ratując życie człowieka, który potrzebuje naszej pomocy. Schemat myślenia był taki, że z reguły przypatrujemy się, jak człowiek leży, natomiast tutaj działania tego typu, które zostały zaangażowane, Straż Pożarna, szczególnie z Bińcza, z Czarnego, jak i z okoliczna, wskazuje jednoznacznie, że nie mamy czego się bać, tylko po prostu nauczyć się, jak ratować życie drugiemu człowiekowi. W tym też dniu podpisałem porozumienie z wójtem Rzeczenicy i wcześniej podpisał wójt Przechlewa w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego. I dla przypomnienia tylko powiem, że partnerem wiodącym w tym przypadku jest gmina Rzeczenica, a partnerami w projekcie jest Przechlewo i gmina Czarne. Złożony został wniosek. W przypadku gminy Czarne chcemy pozyskać dofinansowanie w kwocie 961 601 zł, natomiast wkładu własnego z naszej budżetowej kasy to by było 169 694 zł i 46 groszy. Oczywiście wszystko zależy, czy pomyślny wniosek zostanie rozpatrzony. Jeżeli zostanie rozpatrzony, no to mamy modernizację oświetlenia na tak zwane LED-owe w całej naszej gminie. 13 października odbyły się uroczystości dziesięciolecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II w Czarnym i też tutaj, Szanowni Państwo, jest to dla nas bardzo ważne miejsce, ponieważ młodzież nie musi dojeżdżać do szkoły, oczywiście ponadgimnazjalna, nie musi dojeżdżać do szkoły, do Szczecinka czy do Czuchowa. No, w przypadku Szczecinka to zabieraliby ze sobą pieniądze, w takim cudzysłowie, natomiast ta subwencja oświatowa jednak zostaje w naszym powiecie. I coraz większą popularnością cieszy się wśród naszej młodzieży gimnazjalnej ta szkoła. Zresztą tyle co wiem, starosta także pozyskał dodatkowe środki na między innymi działania szkolne i też w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Myślę sobie, że tu należy powiedzieć, że to była trafna decyzja, że 10 lat temu radni, burmistrz zdecydowali się przekazać ten teren właśnie na cele typowo oświatowe. W tym też dniu spotkałem się z organizatorem biegu Czarnotowidze i to, co później miało swoje skutki, że jest propozycja, abyśmy jako gmina przejęli tęże imprezę, czyli ćwierćmaraton bieg Komandosa. W tym dniu także przybyli do mnie mieszkańcy, którzy mają pomysł, aby powstało Muzeum Rolnictwa w naszej gminie, więc rozpoczęliśmy i
i na pewno pomoc z naszej strony gminy, urzędu będzie znacząca w próbie pozyskania środków, czy nawet innych sprawach proceduralnych, aby umożliwić, aby takie Muzeum Rolnictwa powstało. Uczestniczyłem także, to Państwo wiecie, że odbyło się spotkanie Państwa radnych z prezesem spółki wodno-ściekowej i tutaj między innymi związane było to z tymi pozostałościami, które zostają po procesie oczyszczania, czyli osad, i zastanawialiśmy się, bo Pan Prezes złożył zapotrzebowanie w kwocie 1 000 000 zł, żeby to w pewien sposób zapewnić mu w przyszłorocznym budżecie. O tym jeszcze będę mówił za chwilę. W tym też dniu, czyli 13 października, odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Czechach. No, 14 października wiadomo, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i w przedszkolu gminnym, i w zespole szkół, i w Krzemieniewie, w których to uczestniczyłem. 17 października wyjechaliśmy z panią skarbnik do Gdańska na podpisanie aneksu umowy w sprawie aglomeracji Wyczechy. To, co w dzisiejszym budżecie pojawiła się kwota ponad 500 tysięcy, to wynika to z ponownego przeliczenia, a Urząd Marszałkowski zdecydował się, że zwiększy poziom dofinansowania z 60,09% do 69,9%. Oczywiście zwiększy pod warunkiem, że zostanie dokonane przeliczenie. Odbyło się również, będąc w Gdańsku, był też z nami pan prezes spółki wodno-ściekowej i między innymi spotkaliśmy się z panią prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kilka takich kwestii było poruszanych. Między innymi jakie są możliwości finansowania budowy kanalizacji w gminie Czarne i tutaj mowa była między innymi o Łoży, o Wronkowie, o Sierpowie, Kijnie, Sokole, Bincze, także Malinowo. Jakie są też możliwości otrzymania środków na wykorzystanie osadu z oczyszczalni ścieków. Wynikiem na razie nie mamy ściśle skonkretyzowanych tak jakby działań. Jedno jest pewne, że jeżeli chcemy rozbudowywać kanalizację, to są środki, które można w ramach pożyczki uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska. Oczywiście po wykonaniu inwestycji są umarzalne w 25%. Na pewno ważne jest to, że już w najbliższym czasie 28 października przyjadą z Gdańska właśnie z Funduszu Ochrony Środowiska doradcy energetyczni i chcemy im pokazać nasze budynki użyteczności publicznej i w pewien sposób niech doradzą nam, czy wskażą pomysły, jak można by było zmniejszyć zużycie CO, czy nawet próbować wprowadzić nowe technologie, oczywiście pozyskując na to środki. 18 października odbyła się Komisja Oświaty i tutaj razem z członkami komisji byliśmy, wizytowaliśmy przedszkole, mówiliśmy o brakach w oświacie i to też odnajdzie swoje odzwierciedlenie w dzisiejszym budżecie. Byliśmy także w Bibliotece Czarneńskiego Centrum Kultury. Ważna kwestia, która gdzieś tam się pojawiła, dotyczy także spraw remontowych w przedszkolu zaplecza kuchennego. To nam jeszcze brakuje. W przypadku biblioteki, no to cały czas przypominam, że mamy pomieszczenia do wyremontowania i są tutaj już zalecenia sanepidu. W tym też dniu odbyło się spotkanie klubu seniora, czyli takie spojrzenie na seniorów poprzez pryzmat samych seniorów. Wiecie Państwo, że Związek Emerytów, Rencistów i tak dalej rozpadł się, nie funkcjonuje, więc chcemy to wspólnie z Czarneńskim Centrum Kultury, z panią dyrektor uruchomić, tak jakby reaktywować, ale nie na zasadzie związku, tylko klubu seniora.
19 października odbyło się spotkanie w Nowym Dworze. Głównym tematem są propozycje związane z nowym cennikiem usług, jednak nie zostały jeszcze do końca sprecyzowane. No, inwestycje wcześniej przeprowadzane no, gdzieś tam naciskają zarząd, że jednak tych środków na prowadzenie nowego dworu będzie mniej, więc poszukiwania czy próba obciążenia samorządów dodatkowymi opłatami pojawiła się, natomiast nie ma jeszcze żadnych konkretnych wniosków, to jest już po raz drugi spotkanie, nie zostało wypracowane żaden cennik, także będzie na pewno kolejne spotkanie. 20 października spotkanie z mieszkańcami ulicy Świerczewskiego, to jest ta ulica boczna i tutaj jednoznacznie jest prośba o opracowanie dokumentacji, aby w przyszłości móc zrealizować to przedsięwzięcie. 20 października spotkałem się z panem dowódcą, między innymi w sprawach organizacji zbliżającego się Święta Niepodległości. Też w tym dniu, to też warto powiedzieć, przybył do mnie przedstawiciel muzeum, prywatnego muzeum z Poznania. Chciał kupić czołg, niestety nie wyraziłem zgody, mimo że oferował gdzieś tam 50 tysięcy. Czołgu nie sprzedamy i takie jest stanowisko, chyba że państwo podejmiecie inną decyzję. 22 października odbyły się obchody 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Czarnem. No tutaj bardzo uroczyste obchody. Wiele osób zostało nagrodzonych. Na pewno stoimy jeszcze przed sytuacją taką, że nasze stowarzyszenie, bo tak mogę powiedzieć, diabetyków do tej pory korzystało z pomieszczeń w przedszkolu gminnym. No, w związku z remontem musimy przymierzyć się, żeby takie pomieszczenie wygospodarować. I pewien pomysł już mam, ale to myślę sobie, że na komisjach o tym będziemy rozmawiali, ponieważ stowarzyszenie ma bardzo bogate doświadczenie i pozytywne działania dla diabetyków prowadziło i nie chciałbym, żeby zaprzestano chociażby możliwości sprawdzania poziomu cukru. Na pewno to będziemy analizowali. 23 października odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Akademia Życia i tutaj bardzo serdecznie chciałbym wszystkim zaangażowanym podziękować za uczestnictwo, a organizatorowi, czyli organizatorem był pan Maciej Gwizdała i między innymi pan Marek Grzegorski, specjalista medycyny ratunkowej i zarządzania kryzysowego, za przeprowadzenie tegoż cyklicznego czasu szkoleń. W szkolenia włączyli się również przedstawiciele DEPSZNA. 47, jeżeli dobrze pamiętam, osób zostało przeszkolonych i zakończyło się, tak jak mówiłem, inwestycją czy zakupem dodatkowych środków do ratowania życia ludzkiego. Tak jak wspominałem, defibrylator został zakupiony i jest już na stanie OSP Bimcze. 24 października to taka cykliczna, może niekoniecznie w tym samym terminie, ale cykliczne działanie odwiedziłem razem z panem prezesem PGM-u i z pracownikami pomocy społecznej budynek socjalny i zobaczyliśmy, jak to wygląda, jakie jest przygotowanie do zimy. No, nie jest dobrze, ponieważ są ubytki między innymi w szybach i to zleciłem, żeby jak najszybciej do czasu zimowego naprawić, żeby nie było sytuacji, że zostajemy zaskoczeni, że jakaś tragedia się wydarzyła. W tym też dniu odbyło się spotkanie radnych i prezesa firmy Ekspres w sprawie wywozu odpadów. Też było wcześniej zaplanowana taka lekcja z młodzieżą, więc tu na chwilę musiałem opuścić to spotkanie. 20 października
czyli wczoraj mieliśmy kolejną dostawę jabłek, drugą, no i sprawy bieżące. Dzisiaj jeszcze z samego rana odbyła się komisja budżetowa i też spotkałem się z panią, która będzie dokonywała zmiany w miejscowym planie zagospodarowania i okazuje się, że chyba szczęście nam sprzyja, bo ta pani jest fachowcem od rewitalizacji małych miasteczek i łącznie z zagospodarowaniem w zieleń, co prawda z Gdańska jest, ale już rozpocząłem rozmowy, być może, że skończy się to współpracą. Tyle jeżeli chodzi o informacje o pracy. Kolejny punkt to odpowiedzi na interpelacje i zapytania z ostatniej sesji. Pan Piotr Balcerowicz prosił o informacje w sprawie zmian, które mają nastąpić, jeżeli chodzi o dofinansowanie dróg z rządowego programu Gminne Drogi. To jeszcze nie zostało określone jednoznacznie. To na razie padł pomysł, że rząd pracuje nad tego typu zmianami, żeby umożliwić samorządom pozyskiwanie środków, większe pozyskiwanie środków na drogi, które znajdują się w gminie, niekoniecznie łączą się z drogą powiatową. Jaki będzie efekt tego działania, do końca nie mogę powiedzieć, ponieważ nie został jeszcze skonkretyzowany. Pan Tadeusz Żyła chce, abym wyjaśnił powody, dlaczego rajd Baja Czarne oficjalnie zmienia miejsce rozpoczęcia. Sprawa jest dość ciekawa, bo tak naprawdę Państwo wiecie doskonale, że my też stanęliśmy jako gmina w sytuacji, że współpracujemy ze stowarzyszeniem, bo to jest stowarzyszenie. I w zeszłym roku było tak, przepraszam, w tym roku było tak, że stowarzyszenie złożyło zapotrzebowanie na kwotę ponad 10 tysięcy, no i oczywiście taką kwotę uzyskało, co nie było przychylnie przyjęte, bo jeżeli dobrze pamiętam całość organizacji to ponad, no nie wiem, może nie będę zdradzał, bo to by było jakieś nadinterpretacja czy jakieś niewłaściwe postępowanie. W każdym bądź razie organizatorzy, tak jak Państwo pamiętacie ze spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia, no cały czas miało ochotę, abyśmy przeznaczyli najpierw 50 tysięcy, co nie było obiecane i jako burmistrz nie obiecywałem. Mowa była nawet o 100 tysiącach, ponieważ powoływało się na jedną z gmin w Szczecinie, szczecińskie, czyli gmina Dobre, i istotnie oni tam przeznaczają takie pieniądze. My natomiast takich pieniędzy nie mamy. Powiem Państwu, że ja sam jako już burmistrz w grudniu poprzedniego roku i nie tylko jeździłem z uczestnikami, czy z, w tym przypadku organizatorami Baja Czarne, do potencjalnych sponsorów, bo wiadomą rzeczą jest, że impreza musi mieć tak jakby zastrzyk finansowy. W gminie Czarne nikt nie był zainteresowany z przedsiębiorców, z osób, które mogłyby reklamować się w ten sposób, z zainwestowaniem w to wydarzenie, więc osobiście też byłem i u Douglasa, u pana burmistrza Szczecinka Douglasa, i rozmawialiśmy o współfinansowaniu tegoż wydarzenia. Byliśmy też w Kronoszpanie. Nie było takiej chęci, żeby współfinansować to wydarzenie. Sam też byłem zaskoczony wypowiedzią chyba z września, że impreza zostaje przeniesiona do Szczecinka. Jednak myślę sobie, że mimo że wiele było zaangażowania naszych wolontariuszy, to ten rajd i tak pewnie będzie się odbywał na terenie
byłym popoligonowym, więc tak do końca to on nie opuści gminy Czarne, natomiast pewnie oficjalna uroczystość rozpoczęcia będzie miała miejsce w innym miejscu. Być może, że to będzie Szczecinek. Oficjalnie nie dostałem jeszcze informacji, że rezygnują z Czarnego z organizacji. To były informacje typowo prasowe. My wzorem lat ubiegłych wprowadziliśmy to do programu współdziałania ze stowarzyszeniami i z jednostką wojskową. Jak sytuacja się rozwinie, tego Państwu nie mogę powiedzieć. Szykują się pewne inne jeszcze zmiany, które mogą dotyczyć i byłych terenów popoligonowych, i nawet tej strzelnicy, którą przejęliśmy. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Pan Artur. Pan Antoni Makowski mówił o sprawie Mickiewicza, plany naprawy. Chyba interpelacje składane już gdzieś tam od stycznia ziszczą się i dzisiaj Państwo przegłosujecie inwestycje właśnie ulicy Mickiewicza i Targowej. To by rozwiązało problem wielokrotnych interpelacji radnych, jak i skarg i jakichś takich wskazań mieszkańców. Wskazywał również na ulicę Podmurną, ulicę Zamkową, tam są różnego rodzaju szopki, szopeczki, budyneczki i to jest kolejny etap, który chcemy zrealizować, bo wiecie Państwo, że przygotowujemy się do pozyskiwania środków na rewitalizację miasta i między innymi te ulice też zostały te ulice też zostały przygotowane, żeby objąć programem rewitalizacji. Wszystko polega na tym teraz, czy będzie to duża zmiana, ale zmiana, która może nastąpić dopiero wtedy, kiedy otrzymamy środki. Pan Artur Pietras pytał o dlaczego nie było filmu Zinki, emisja, która gdzieś tam po uroczystościach 17 czerwca do końca czerwca mogła się pojawić. Naprawiliśmy już to i pojawił się film. Myślę sobie, że można osobiście zapytać tutaj pana Irka i udzieli odpowiedzi. Pan Adam Breska, przewodniczący, przypomniał o zieleni przy urzędzie tam było 6 interpelacji wcześniej. Tak, o tych interpelacjach 6 pamiętamy, panie przewodniczący, i myślę sobie, że powoli one będą realizowane. W wolnych wnioskach była informacja dotycząca, żeby przeznaczać z środków na promocję na młodzieżową drużynę OSP. No w tym przypadku Iskierki, tyle co wiem, to rodzice zainwestowali w sprzęt, natomiast w sprzęt właściwie koszulki, ubiór, natomiast cały czas brakuje na młodzieżową drużynę i to też przymierzymy się i rozwiążemy. I myślę, że tyle. Szanowni Państwo, kolejnym punktem jest punkt przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2016 roku. Żeby wszyscy radni dokumenty wcześniej dostali, wszyscy mieli możliwość się zapoznania z tymi dokumentami. Ja tylko proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej o czytanie opinii. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Czarnym na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 roku zapoznała się z zarządzeniem burmistrza w sprawie informacji burmistrza Czarnego z przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016, a także z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze roku 2016? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu za pierwsze półrocze. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest informacja burmistrza Czarnego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzającej swoim pochodzeniem zarządzającej gminą oraz osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w gminie burmistrza za rok 2015. Panie burmistrzu, proszę zabrać. Chyba najmniej przyjemna sytuacja, kiedy trzeba płacić podatki, jeszcze pokazywać, ile się zarabia i jest to poddane pod publiczną ocenę. Ale tak powinno być i dobrze, bo zgodnie z ustawą z 7 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz musi przedłożyć informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w terminie do 30 kwietnia 2016 roku, według na stan 31 grudnia 2015 roku, przez wszystkie osoby zobowiązane do tego, a osoby te to pani Dorota Dębska, skarbnik, pani Ewa Matraszek, sekretarz. Tutaj pani Ewa Matraszek złożyła dwa oświadczenia majątkowe. Jedno według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, a drugie w związku z objęciem funkcji. Złożyła również pani dyrektor Czarneńskiego Centrum Kultury, pani Marzena Kaczmarska, dyrektorzy pan Cezary Bakiewicz, pani Grażyna Jaśkiewicz, pan Stanisław Wróbel, w tym przypadku oczywiście prezes spółki wodno-ściekowej, pan Leszek Wilma, prezes spółki należącej do gminy, pani Danuta Hinz, czyli pani dyrektor przedszkola, pani Alina Roszak-Ciemińska, dyrektor szkoły podstawowej w Wyczachach i pani Alina Katarzyna Stojak, pomoc społeczna czy ośrodek pomocy społecznej. Analizy oświadczeń majątkowych dokonano według następujących kryteriów. Terminowości. Wszystkie oświadczenia majątkowe złożono w ustawowym przewidzianym terminie. Drugie kryterium dotyczyło zupełności i kompletności. W tym przypadku poza jednym przypadkiem złożenia niekompletnego oświadczenia majątkowego, które został wskazany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Człuchowie. Wszystkie pozostałe oświadczenia majątkowe zostały złożone w dwóch kompletnych egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami, to jest kopią zeznania podatkowego w przypadku składania oświadczeń majątkowych za rok ubiegły. Kolejne kryterium dotyczyło ujawnienia dochodów. W tym przypadku poza jedną sytuacją, przypadkiem wskazanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Człuchowie, gdzie wykazano dochody niezgodne z zeznaniem podatkowym, no, osoba podała przychód zamiast dochodu. Wszystkie zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych osoby ujawniły prawidłowo swoje dochody. W tych oświadczeniach nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy wskazanymi dochodami a dochodami podanymi w zeznaniu podatkowym. Kolejne kryterium to porównanie treści zapisów oświadczenia majątkowego oraz danych zawartych w załącznikach z uprzednio złożonymi oświadczeniami i załącznikami. Po dokonaniu porównania wykazanych składników majątkowych zawartych w oświadczeniach osób, które składały te oświadczenia, po raz kolejny nie stwierdzono istotnych rozbieżności, takich, które budziłyby wątpliwości co do zwiększenia stanu majątkowego w stosunku do roku poprzedniego. Kolejne kryterium dotyczyło stwierdzenia, czy osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę. Na podstawie przedstawionych dokumentów nie stwierdzono naruszeń w tym zakresie. Kolejne kryterium dotyczyło staranności w wypełnieniu oświadczenia majątkowego. Oświadczenia majątkowe wypełniono z zachowaniem należytej staranności. Jeden komplet oświadczeń majątkowych wraz z krową PIT został przekazany do Urzędu Skarbowego w Człuchowie. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał analizy oświadczeń i wskazał następujące nieprawidłowości. Nie wykazano celu zaciągniętego kredytu. Była niekompletność oświadczenia majątkowego. Wykazano
niezgodne ze złożonymi zeznaniami, zeznaniem podatkowym. Osoby, u których stwierdzono te nieprawidłowości, złożyły korektę oświadczenia majątkowego lub wyjaśnienia do złożonych oświadczeń majątkowych. Burmistrz Czarnego i przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnym złożyli oświadczenia majątkowe za 2015 rok w wojewodzie pomorskiemu, w ustawowym terminie. Wszystkie oświadczenia majątkowe, korekty oświadczeń, a także wyjaśnienia do złożonych oświadczeń majątkowych zostały zamieszczone w BIP-ie, czyli znajdują się na naszej stronie internetowej. Dziękuję panie burmistrzu. Kolejnym punktem jest informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnym o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Czarnym za rok 2015. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedkładam informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Czarnym za rok 2015. Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe wraz z kopią PIT. Dokonano analizy złożonego oświadczenia majątkowego, porównując treść analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości dochodów pod roku podatkowym z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z kopią PIT przekazano do Urzędu Skarbowego w Człuchowie. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał analizy oświadczeń i wskazał następujące nieprawidłowości. Błędne wykonanie pozycji 2 punkt 3 dotyczące przychodu i dochodów z gospodarstwa rolnego oraz błędnego wskazania stanu zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2015 roku. Osoby, u których stwierdzono te nieprawidłowości, złożyły wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych. Wszystkie oświadczenia majątkowe, a także wyjaśnienia do złożonych oświadczeń majątkowych zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie mam przyjemność poinformować, że nie mamy na dzień dzisiejszy żadnych problemów w zaszłości. Wszyscy Państwo radni oświadczenia poprawili, że jest wszystko w porządku. Kochani, następnym punktem jest podjęcie uchwał i tu proszę Pana Burmistrza o przedstawienie projektów uchwał. Podjęcie uchwał, czyli informacje o projektach uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej numer 201, a mianowicie mieszkańcy ulicy Czuchowskiej skierowali pismo na moje ręce z prośbą o utworzenie w rejonie ulicy Czuchowskiej 28 w Czarnym przystanku dla autobusów szkolnych. Motywowane jest to tym, że mieszkają poza terenem zabudowanym, czyli za miejscowością Czarne, w pobliżu miejscowości Grabowiec. Tam znajdują się 3 nowo wybudowane domy mieszkalne, w których mieszka łącznie w chwili obecnej 4 dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej w Czarnym. Ponadto zamieszkuje tam 2 czterolatków, które również w najbliższych latach zaczną uczęszczać do szkoły w Czarnym. Domy te usytuowane są przy drodze wojewódzkiej numer 201, jednak brak tam chodnika dla pieszych, którym dzieci te mogłyby bezpiecznie uczęszczać do szkoły. I po konsultacjach z sąsiadami skierowali właśnie pismo na moje ręce, aby ten przystanek był zlokalizowany w rejonie posesji numer 28. Oczywiście zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania, to musimy podjąć uchwałę, która umożliwi nam między innymi wystąpienie do zarządcy drogi o przygotowanie lokalizacji tegoż przystanku. A wynika to między innymi z ustawy o drogach publicznych, że my mamy zaspokajać między innymi potrzeby mieszkańców, a zarządca drogi wskazać miejsce lokalizacji nowych przystanków.
Wiadomo, decyzja ostateczna należy do zarządcy drogi, a związane to jest oczywiście z bezpieczeństwem ruchu drogowego. My ten problem już, to właściwie problem, sytuację mieliśmy tak jakby przerobioną w znaczeniu przenośnym, bo o identyczne działania były prowadzone podczas lokalizacji przystanku właściwie po dwóch stronach w Biernatce i chcemy też pomóc mieszkańcom rozwiązać problem bezpieczeństwa. Oczywiście musicie Państwo wiedzieć, że kolejnym etapem może być to, że mieszkańcy wystąpią o jakiś feron czy wiatę przystankową i w tym przypadku zarządca drogi udostępnia nieodpłatnie gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu przebudowy. Także tutaj jest prośba, jeżeli chodzi o lokalizację nowego przystanku autobusowego przy ulicy Czuchowskiej. Kolejna uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach położonych w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ulicą Ogrodową, a także w obrębie miasta Czarne i części obrębu Nadziejewo. Wiecie Państwo, że od co najmniej roku zbieraliśmy informacje od mieszkańców, czy takie zmiany są potrzebne. Okazuje się, że zmiany w planie naszego zagospodarowania przestrzennego są potrzebne, więc podjęliśmy decyzję, aby wyłonić firmę, która nam to wykona. No i okazało się, że w wyniku rozeznania cenowego były trzy firmy. Wygrała firma z Gdańska z łączną kwotą ryczałtowaną brutto 62 tysiące i już dzisiaj przedstawicielka czy właścicielka firmy była i rozpoczynają się działania związane ze zmianami, które są tak potrzebne, ponieważ działamy na korzyść w tym przypadku mieszkańców. A zmiany są różnego rodzaju poprzez zmianę chociażby dachów, które gdzieś tam w miejscowym planie zagospodarowania są inaczej określone, czy wysokości budynków. Tu mamy się wsłuchać w prośby mieszkańców i umożliwić im rozpoczęcie na przykład inwestycji. Kolejna uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Czarne na 2016 rok. Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 566 583,28 zł. Na to składa się darowizna w kwocie 700 zł od Leśnictwa Czarne Czuchowskie z przeznaczeniem na remont pomostu w Sołeckiej Krzemień Niebo oraz środki na dofinansowanie własnych zadań gmin powiatów w kwocie 565 883 zł i 28 groszy. Środki te pochodzą z dofinansowania do projektu rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. Dochody po zmianach wynoszą 38 279 840 840 zł i 2 grosze. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 38 780 328 zł i 2 grosze. Za 2016 rok powstaje deficyt budżetu w kwocie 500 488 zł. Ustala się przychody w kwocie 3 318 821 zł, rozchody w kwocie 2 818 333 zł. 333 zł. Zmiana pojawia się w rezerwie inwestycyjnej, gdzie pomniejszamy ją o 25 tysięcy w związku z zadaniem inwestycyjnym. I tak
tak może po kolei Państwu przedstawię zmiany, które dotyczą głównie wydatków. Podzielone są, one są tu na 5 punktów. Przeniesienie wydatka z budżetu gminy pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Zwiększenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3000 poprzez zmniejszenie wypłacie dodatków mieszkaniowych w kwocie 3000. Zwiększenie na remont bieżący dróg o 3 300 zł 40 groszy poprzez zmniejszenie na wydatkach inwestycyjnych po realizacji inwestycji. Kolejne zwiększenie to 105 zł na dokończenie, na wykonanie takich czynności już odbiorczych przez sanepid w przedszkolu naszym gminnym, wprowadzenie zakupu inwestycyjnego, czyli maszyny czyszczącej, myjącej do hali sportowej w Zespole Szkół w Czarnym w kwocie 12 tysięcy oraz zwiększenie środków finansowych w gospodarce odpadami o kwotę 72 tysiące poprzez zmniejszenie 21 tysięcy na ochronie różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie o 51 tysięcy przy wypłacie dodatków mieszkaniowych. Kolejnie zwiększa się o kwotę 225 tysięcy 930 na oświatę i przedszkole. I tak w podziale na placówki na przedszkole 70 tysięcy, szkołę podstawową w Wyczechach 85 tysięcy 930, szkołę podstawową w Krzemieniewie 70 tysięcy. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, jak budowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej na działce 66 ułamane przez 4 przy ulicy Plac Wolności w kwocie 85 tysięcy. Poprzez zmniejszenie rezerwy 25 tysięcy oraz zmniejszenie środków na zakup sprzętu do utrzymania czystości, utrzymania zieleni w kwocie 60 tysięcy. Ja przepraszam, sobie pozwolę usiąść. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest to przebudowa gminnych ulicy Mickiewicza i Targowej w kwocie 520 612,28 groszy. Inwestycja w całości finansowana ze zwiększenia dofinansowania do projektu rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy. Kolejnym trzecim zadaniem jest to budowa chodnika przy ulicy Świerczyńskiego w kwocie 15 tysięcy poprzez zmniejszenie środków finansowych na wypłacie dodatków mieszkaniowych. Kolejnym punktem jest to zmiana w funduszach sołeckich. Fundusz sołectwa, dla sołectw jest to ostatni czas do zmiany w funduszach sołeckich. To są takie drobne przesunięcia kosmetyczne. Punkt piąty to dokonuje się zmiany paragrafu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych na zadania inwestycyjne. Dotyczy to przebudowy drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G, działka nr 194/1 miejscowości Chino. Informacyjnie tu Państwu przedstawiłam jeszcze dodatkowo zapisy dotyczące szczegółowo przeznaczenia środków z projektu rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz w zakresie zwiększenia środków na drogi. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu, Planowania i Spraw Socjalnych na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie. Od siebie dodam, jeżeli chodzi o przeniesienia, no największym takim punktem tutaj to jest 225 tysięcy zniesienie z poręczeń. Te pieniądze zostały przeznaczone na placówki nasze oświatowe. Wiemy, że te placówki były niedoszacowane. Zapewni pani skarbnik, wiem, że jeszcze będziemy musieli się liczyć z jakimiś wydatkami dla tych placówek, żeby dokończyć rok. Jeżeli chodzi o nowe zadania inwestycyjne, te tematy były omawiane wśród radnych. Mamy tutaj jedno właściwie zadanie podzielone jakby na takie dwie inwestycje, czyli Plac Wolności, tamta droga wewnętrzna oraz ulica Mickiewicza Targowa. To są pieniądze pozyskane, 520 tysięcy i to są dwa nowe zadania. Do tego jeszcze budowa chodnika przy ulicy Świerczewskiego, czyli tam, gdzie będzie żłobek, 15 tysięcy, to są nasze nowe zadania, są na to pieniądze, więc no, trzeba się tylko cieszyć. I jeżeli chodzi o
Inne no to są zmiany w funduszu sołeckim, to są drobne kwoty. Także komisja no, nie miała większych zastrzeżeń. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Ja tylko bym chciał uzupełnić może informację, że te pieniądze dodatkowe, które wpłynęły, one się pojawiły po przeliczeniu, tak jak Pan Burmistrz wspominał, projektu modernizacji wyczek to z lat 2009. Jest to kwota 565 tysięcy, ale musimy też pamiętać, że robiła to firma zewnętrzna, której musimy zapłacić 19% z tej kwoty. Także nie jest to 500 tysięcy, to gdzieś około 450 tysięcy po prostu wpłynie. No, taką świadomość musimy po prostu wszyscy mieć. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań, proponuję przystąpić do głosowania. Pierwszym projektem uchwały, którą mamy podjąć, jest uchwała w sprawie lokalizacji nowego przystanku dla autobusowego przy drodze wojewódzkiej numer 201. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą lokalizacji nowego przystanku autobusowego przy drodze 201. Kolejnym projektem uchwały jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście między rzeką Czernicą i ulicą Ogrodową. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście między rzeką Czernicą a ulicą Ogrodową. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Czarne i części obrębu Nadziejewo. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta i części obrębu Nadziejewo. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na Czarne na rok 2016. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła projekt zmian budżetu gminy na rok 2016. Kolejnym wynikającym projektem z poprzedniej uchwały jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej w gminie Czarnym. Kolejnym punktem naszych dzisiejszych obrad jest składanie interpelacji i zapytań. Bardzo proszę. Kto z Państwa chce zabrać głos? Tadeusz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. No ja tak pozwolę sobie wrócić trochę do wspomnień. Panie Burmistrzu, w czasie, kiedy Pan był radnym, wielokrotnie składał Pan interpelację dotyczącą oświetlenia przy wejściu i na cmentarzu. No dzisiaj jest już Pan dwa lata sam burmistrzem. I w związku z tym rodzi się moje zapytanie, czy będą te lampy, czy będzie to oświetlenie. Podobnie jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, o których Pan wcześniej też wspominał, jeszcze jako radny. No i przypominam sobie dobrze, że obiecywał Pan to w swojej kampanii wyborczej, że takie ścieżki powstaną. I w związku z tym to jest moje zapytanie, czy takie ścieżki powstaną na terenie naszej gminy. Tak samo wracając do tych Pańskich obietnic przedwyborczych, mówił Pan o łączeniu tych naszych dwóch spółek gminnych. I tu jest też moje zapytanie, czy te spółki będą połączone, czy to pozostanie tak jak jest. I teraz kolejna interpelacja dotycząca, no mamy teraz na zatorzu naszą siłownię. I moja interpelacja dotyczy prostej rzeczy, żeby tam po prostu zrobić stojak na rowery. Bo sporo ludzi korzysta z tej siłowni z miasta i byłoby chyba dobrze, jak przyjeżdżają na rowery, żeby to jakoś było też uporządkowane.
następną interpelację. Właściwie już powtarzam. To jest właściwie zapytanie, bo już kiedyś pytałem na temat monitoringu, w jakim stopniu ten monitoring przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście albo do wykrycia ilości zdarzeń, wykroczeń. No chciałbym to wiedzieć, więc ponawiam to swoje zapytanie w tym temacie. I kolejna interpelacja dotyczy właściwie bezpieczeństwa, ponieważ byłem niedawno świadkiem kierowcy, który zaparkował przed bocznym wejściem na halę sportową i przechodziła starsza pani z tyłu chodnikiem, on cofając nieomalże ją potrącił. Więc w tym miejscu przydałby się taki normalny ogranicznik. Ogranicznik, który zresztą jest przewrócony, położony tutaj przed strażą. Wystarczyłoby to chyba wziąć, przekopać, zamocować i nie byłoby wtedy żadnego problemu z wjazdem. No i to wszystko. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Pierwszy konwent wójtów i burmistrzów zajął jakieś stanowisko w sprawie likwidacji gimnazjów. Tutaj burmistrz mówił dzisiaj o próbie jakiejś takiej symulacji, jak wygląda sytuacja w szkołach. Ja oczywiście nie nazywam reformą tego, co jest powrotem do tego, co było, do PRL-u bis. Chciałbym wiedzieć, czy w tej kwestii zajęte zostało stanowisko, ponieważ widać wyraźnie, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie słucha opinii nauczycieli, nie słucha opinii rodziców i wreszcie samorządów. Związek Miast Polskich oprotestował próbę powrotu do tego, co było. Związek Gmin Wiejskich oprotestował. Kadra pedagogiczna Polskiej Akademii Nauk oprotestowała. Z tych ważniejszych również Stowarzyszenie Kadr Kierowniczych Oświatowych w Polsce, organizacje pozarządowe i Związek Nauczycielstwa Polskiego. No, właściwie w odróżnieniu od pani minister wiem, o czym mówię, bo pani minister mówi, że po prostu ta reforma będzie bezkosztowa. Wprowadzenie gimnazjów kosztowało samorządy 13-14 miliardów, budżet państwa jeszcze więcej. I w tej chwili oczywiście pobudowano szkoły, odrębne gimnazja na tę okoliczność. I w tej chwili mamy powrócić do czegoś, co pani minister nazywa, że będzie to bezkosztowe. No nie może być bezkosztowe. Nawet próba, że tak powiem, pozostawienia nauczycieli. Panie to jest... przewodniczący, ja prosiłbym, aby nie wyrażano opinii politycznych na temat reformy oświaty, która jest przygotowywana. Panie Piotrze, przewodniczący, zna pan pana Piotra, on musi swoje opinie powiedzieć. To są krótkie interpelacje. No, nie są wolne. Dobrze, schodząc bardziej na ziemię, po prostu jeszcze niedawno 70% nakładów naszych na oświatę to były płace, a w tej chwili w szkole naszej po prostu to już jest około 83-84% nakładów, które na oświatę to są na płace nauczycieli. A co jest dla dzieci? Co jest dla dzieci? Mówi się, że po prostu ta reforma będzie korzystna dla dzieci wiejskich. Absolutnie nie. Po prostu one zaraz po 6 klasie wyjdą po 8 ze swoich środowisk. Mówi się, że będzie mniej problemów wychowawczych. Absolutnie nie, ponieważ wystarczy porozmawiać z nauczycielami, ale trzeba chcieć rozmawiać. Problemy kumulują się od 5-6 klasy i te dzieci były wchłonięte do gimnazjum. Badania międzynarodowe PISA wskazują, że po prostu jak się zaczynały gimnazja, mieliśmy 15% poniżej średniej, jeżeli chodzi o wyniki testów europejskich. W tej chwili mamy, no to jest 17 lat doświadczeń gimnazjum. W tej chwili mamy jedne z lepszych w Europie. I wracamy do czegoś, co ma być gorsze i gdzie się nie służyć. Pani wiceminister mówi, że po prostu szkoły mają się dostosowywać, nie mają być innowacyjne szkoły podstawowe, tylko dostosowywać do poziomu szkół wiejskich. Tutaj, jeżeli będą środowiska dysfunkcyjne, mamy obniżyć. To jest jedno pytanie. Interpelacja dotycząca zajęcia stanowiska. Tak? Zajęcia stanowiska, czy konwent burmistrzu zajął jakieś stanowisko. No bo rozumiem, że po to też on jest. Druga rzecz już przy okazji. Proszę poinformować nas, czy jakie istotne kwestie poruszacie na konwentach, bo warto byłoby jako radny po prostu, żebyśmy o tym wiedzieli. I trzecie, ostatnie interpelacja. No myślałem, że nie będę jej zakładał, bo burmistrz po prostu zaprasza mnie, ja mam taką możliwość na te debaty dotyczące kolejnictwa, ale sytuacja jest, że tak powiem, dynamiczna w tym sensie, że następują szybko zmiany.
Mianowicie, czy pan poseł, bo tutaj burmistrz na poprzedniej sesji mówił, że miał spotkanie z panem posłem, mam nadzieję, że nie przekręcę nazwiska, Mrówczyńskim, w sprawie transportu, więc chcę wiedzieć, czy złożył jakieś deklaracje na jakichś swoich działań w transportach, czy to będzie kolejowy, czy drogowy. Również mówił o tym pan, że ten odcinek jest najbardziej zaniedbany od Czerska do Szczecinka. Prawda jest w tej chwili też taka, że trwają przymiarki, aby Czersk został po prostu, odcinek od Czerska do Chojnic, aby został zelektryfikowany. Tym samym trwają przymiarki również, żeby węzeł chojnicki do Trójmiasta było po prostu, trasa była szybsza, 90-minutowa. Nawet część tego przejazdu ma być pomijana przez Trzew, a więc bez przesiadki. I druga jest prawda taka, że ten odcinek Człuchów Czarny tutaj, właściwie mamy z tym miastem powiatowym trzy przemieszki pociągów dziennie. Człuchów w tej chwili wywalcza sobie dodatkową trasę, mianowicie z Chojnic przez Człuchów do Piły, no i dalej wiadomo, Toruń, Bydgoszcz i Poznań, więc my troszeczkę tutaj zostajemy. Plan kolejowy kolejnictwa polskiego jest do 2023 roku, ale są po prostu aktualizacje. Są nakładki na ten plan i w debacie, w których tam już w tej chwili są, muszę twierdzić, że pan się po prostu zainteresował tym, w tym sensie, że zaprasza pan przedstawicieli, to już nie jest grupa kolejarzy, którzy przed emeryturą walczą o to, żeby po prostu utrzymać kolej, tylko są rozmowy merytoryczne. Ale prawda jest taka, że podczas takich rozmów, no podczas rozmowy kuluarowej wychodzą po prostu pewne intencje. I mi urzędnik, który zawiaduje głównie kolejnictwem w województwie, mówi, wie pan, jak ja będę miał od swego szefa takie po prostu takie zalecenie, aby linię kolejową zawiesić tutaj na odcinku od Człuchowa do Czarnego, to ja to zrobię. No to jedyne, co mi po prostu pozostało, to mu powiedzieć, że w takim razie niech zajmują te sztory. No zrobimy właśnie sobie ścieżkę rowerową w kierunku, to już będziemy mieli nasypy w kierunku Człuchowa. Tyle. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w zasadzie mam tylko dwie interpelacje. Jedna dotyczy naszego tutaj naprzeciwko znajdującego się parku. Czy są prowadzone, czy będą prowadzone jakieś prace zmierzające ku lepszej jakiejś takiej, no żeby to ładnie wyglądał, ten nasz teren zielony, a także są w takie miejsca, które o tej porze roku, no nie da się rady teraz przejść, co powoduje jakieś kałuże, deszczu i tak dalej, woda stoi, ludzie chodzą trawnikami, przechodzą, omijają te miejsca i dalej, nieładnie to wygląda. Druga interpelacja dotyczy, znaczy ja już składałem kiedyś, dotycząca wjazdu z ulicy Ogrodowej na zaplecze amfiteatru i remizy strażackiej. Tam jest taki odcinek, że tam kiedyś znajdował się beton, który w tej chwili jest, no powypadały takie odcinki, że ani tam przejść nie można, ani rowerem przejechać. Tamtędy się dzieci przemieszczają do szkoły, no jest taki teren troszeczkę niebezpieczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. To my dzisiaj o tym mówił tutaj nasz uchodnik na przykład do miejscowości Domisław. Ale jeszcze raz to interpelację, ja wiem, że pan mówi, że chodzi już kroki, to dzisiaj otrzymałem informację, ale jeszcze raz pisanie to teraz podłożę. Dziękuję bardzo. 20 września było to zadanie wiejskie u nas w Lińcu i tam padł taki punkt o założeniu tych progów zwalniających na ulicy Wisiowa Aleja. I tutaj mam interpelację właśnie odnośnie tych progów i podpisy mieszkańców, bo minął miesiąc czasu, no i nie wiemy, czy coś będzie w tej sprawie zrobione. Szanowni Państwo, kolejnym punktem są wolne wnioski. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Janusz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeden wolny wniosek, który właściwie wypłynął na naszej Komisji Budżetu, dotyczy przejmowania terenów przez gminę. No, chciałbym, żeby pan burmistrz podjął działania odnośnie przejęcia terenów z terenu WDM-u. To są tereny, które są no, mocno zaniedbane. Do tej pory za dużo nie inwestowaliśmy z tego względu, że no, nie należą one do nas. Ostatnia chyba inwestycja, jak ja dobrze pamiętam, to jest budowa placu zabaw. I to też były problemy, bo te tereny trzeba było przejąć. Sami wiemy, jak wyglądają WDM-y. Tam między innymi jest umiejscowiona przychodnia, do której przyjeżdżają mieszkańcy, nie mają gdzie parkować. Obok jest parking między blokiem 9 bodajże a sklepem. Na ten parking nie ma szansy wjechać, bo on się już całkowicie zapadł. A my nie możemy tam inwestować z tego względu, że to nie jest nasz teren.
I tam jest dużo takich terenów właśnie, gdzie no praktycznie, a mieszkańców to tak naprawdę nie interesuje. Czy to teren należy do WAM-u, do zakładu karnego, czy do gminy. Oni chcą po prostu po ludzku godnie żyć, mieszkać, a tak naprawdę te tereny są omijane, a my właściwie mamy taką wyjaśnienie, bo to nie są nasze tereny, no to podejmijmy działania, żeby te tereny w końcu były nasze, bo mieszkańcy są nasi. Wnioskuję, bo to jest kategoria wniosków, wnioskuję o to, aby po prostu nie było takiej sytuacji no, na Radzie, że pada pytanie, czy jeszcze są jakieś tam wnioski, radni po prostu już nie zabierają głosu, a potem następuje krytyka burmistrza, z którą spora część się nie zgadza i nie ma wtedy możliwości się do tego ustosunkowania. Więc mój wniosek jest taki, aby jeżeli są jakieś krytyczne uwagi pod adresem burmistrza, żeby były formowane na początku wniosku, żeby można było się do tego odnieść. Ponieważ kij ma dwa końce, to ja też chcę po prostu wskazać, że musimy się często uderzyć w piersi, spojrzeć w lustro, zacząć od siebie, żeby po prostu krytykować innych, jako w tej chwili taką raczej chyba, że tak powiem, jeżeli to można nazwać strategię, przyjmę, że mogę wskazywać też tym, którzy krytykują, że no sami też nie dopatrzają pewnych spraw. Mieliśmy w poprzednim miesiącu, wrześniu, dożynki i w tych dożynkach nie uczestniczyli ani przewodniczący rady, ani zastępca. No ja sobie tak chyba z perspektywy kilkunastu lat to nie znam takiej sytuacji. Burmistrz powinien mieć tutaj ewidentne wsparcie. Tam chyba też na poziomie gdzieś 1/3 pojawili się radni. Wówczas ci mieszkańcy Sołec, którzy przygotowują te dożynki, no mogą się czuć trochę tacy, trochę zignorowani, że my jesteśmy do produkcji chleba, musimy te dożynki przygotowywać, a jakoś tak się po prostu tego naszego wysiłku nie widzi. To byłaby jedna kwestia, czyli reasumując, będę starał się, jak ktoś będzie tak krytykował, a moim odczuciu będzie to tendencyjne, bo jak zasłuży, to możecie walić jak bęben, jak niektórzy radni mówią, albo mieszkańcy, ale jeżeli to będzie takie odczucie, no, że trochę jest to naciągane, to ja też będę po prostu wskazywał, no, jakby nie do końca w porządku działania tych radnych, którzy krytykują. To pierwsza sprawa. Druga, uczestniczyliśmy przedwczoraj w spotkaniu wspólnym radnych i tutaj też niektórzy radni uważają, niektórzy mówią wprost, że ja nie wiem, czy w takim spotkaniu warto uczestniczyć, że one niekiedy mają charakter, że tak powiem, aferalny. Nie chcę rozwijać wątku ekspresu, bo na ten temat najwięcej żeśmy tutaj czasu jakby poświęcili. Ale i to była ważna sprawa, ale to nie można po prostu też prowadzić takiej rozmowy, że tylko tematy określone się narzuca i po prostu stawia się sprawę tak troszeczkę wymuszająco, że dopóki nie osiągniemy tego, co chcemy, to po prostu stąd wyjdziemy. Nie wchodząc w detale, pierwsza sprawa to jest działanie prawa, a ja usłyszałem od radnego też, że po prostu niekoniecznie musimy się kierować prawem. Druga sprawa to jest interes gminy i dopiero trzecia sprawa to jest po prostu interes firmy naszej lokalnej, którą no, ogólnie chcemy, żeby po prostu działała, ale jeżeli się przyjmuje jakieś warunki, jeżeli się coś po prostu podpisuje, to trzeba być tym świadomym. To po pierwsze. Po drugie trzeba dążyć do dogadania się, rozmawiania i jeżeli wykładnia jednego prawnika nie podoba, to przychodzi się z wykładnią inną, którą wskazuje możliwość rozwiązania, jeżeli trudna jest sytuacja. I trzecia kwestia, o której chciałem powiedzieć, to taka, mianowicie ja dążę do tego, żebyśmy uzyskiwali jak najwięcej środków z projektów, że tak powiem, unijnych. Nie robiąc nic, możemy mieć budżet na poziomie 30-31 milionów. Teraz tam trochę nam skoczyło przez ten program plus 500, bo parę milionów, prawie 4 doszły z tego tytułu. I ja oceniam po prostu to pozyskiwanie gdzieś na poziomie 4-4 plus. Dobre ono jest i mam świadomość po prostu tego, że startujemy, bo to są konkursy. W jednych wygrywamy, w drugich kwalifikujemy się, w drugich, w trzecich nie. I nie wiem, czy tam radni wiedzą, ale żeśmy aplikowali też do projektu edukacyjnego za 2 miliony złotych. Akurat w tym konkursie żeśmy się nie załapali. I ja bym tutaj apelował jako nauczyciel, a z drugiej strony jest burmistrz nauczyciel, żeby i pisząca po prostu projekty, żeby oni i my, żebyśmy dostawali wsparcie. Dlatego proszę moich kolegów, nauczycieli, żeby zrobiono tak, bo nie zawsze, jak stwierdziliśmy tutaj na sesji, warto się porównywać do Debrzna,
ale oni to zrobili profesjonalnie. Burza mózgów, dyrektorów, zastępców dyrektorów, nauczycieli zaangażowanych, która wspiera tego, który pisze projekt. I efekt jest taki, że w powiecie na cele edukacyjne pozyskano 6 milionów złotych, Dębrzno najwięcej, 2 miliony 700, Czuchów i Przekrewo, Koczała tam w granicach miliona. No nam się niestety nie udało, aplikowaliśmy o 2 miliony. Ja wiem, że po prostu radni, inaczej, samorządowcy patrzą, że najlepiej to po prostu aplikować o projekty twarde, bo to widać po prostu, są nam, ale tutaj projekty miękkie to jest inwestycja w głowy dzieci. I oni po prostu zanalizowali, że dzieci mają problemy z koncentracją i będą uczyli między innymi nauki szybkiego czytania. Wycieczki do bibliotek, do instytutów naukowych, no bo z tymi pieniędzmi można dużo zrobić, trochę poszerzą te dzieci. A więc, moi drodzy, wspierać po prostu te projekty, bo one będą powtarzalne. I po prostu zwycięzcami zawsze są ci, którzy wyciągają wnioski z pewnych porażek. No bo jak się pisze, w konkursach się startuje, to jak już powiedziałem, wygrywa się albo się nie wygrywa. Gdyby to nam się udało, to mielibyśmy budżet w tej chwili w granicach 40 milionów, więc no wyjątkowy. To tyle, a więc po prostu wspierajmy wzajemnie tych, którzy piszą projekty, bo to jest też nasz dobrze pojęty interes. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Jednoznacznie wynika z prawa polskiego, że jeżeli przekroczymy kwotę 40 milionów, czy nam to się podoba, czy nie podoba, musimy audytora wewnętrznego zatrudnić. I to jest jednoznaczne i jeżeli ja jako kierownik jednostki tego nie zrobię, to naruszę dyscyplinę finansów publicznych. Także jeżeli przekraczamy 40 milionów, musicie Państwo wiedzieć, że część kwoty na zatrudnienie audytora wewnętrznego musimy wygospodarować i od tego nie ma ucieczki żadnej. Ministerstwo Finansów jednoznacznie to określa. Kolejna sprawa dotyczy powiatowego lekarza weterynarii. Ja już o tym wstępnie mówiłem, ale o tym trzeba mówić cały czas, szczególnie informacja kierowana jest do hodowców, do mieszkańców w sprawie opracowania procedur, w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, o tym Państwo wiecie, i procedury utylizacji, unieszkodliwiania padłych lub zabitych zwierząt w rejonie ogniska choroby zakaźnej poza wyspecjalizowanymi zakładami utylizacyjnymi. I to zapewne albo już zostało rozesłane na Państwa skrzynki, albo będzie zostało rozesłane, ale o tym chciałbym przypomnieć. I kolejna, trzecia sprawa. Tak jak Państwo wskazywaliście, żeby skierować pismo w sprawie budowy posterunku policji, tak też uczyniłem i odpowiedź otrzymałem nie tak dawno. Treści następującej. Uprzejmie informuję Pana Burmistrza, że zadanie budowy nowej siedziby posterunku policji w Czarnem, ulica Parkowa, zostało ujęte w planie inwestycyjnym Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku na rok 2017. Rozpoczęcie robót budowlanych po przeprowadzeniu stosownej procedury przetargowej przewidujemy na początek drugiego kwartału 2017 roku, a ich zakończenie w czwartym kwartale 2017 roku. Mając na uwadze dotychczasowe zaangażowanie w sprawę władz samorządowych gminy, liczę na dalszą, owocną współpracę, która umożliwi pełne sfinalizowanie przedsięwzięcia. Musicie Państwo wiedzieć, że my mamy podpisaną umowę na dzierżawę pomieszczeń do grudnia. Ja jako kierownik jednostki wskazuję swoich pracowników na pracę w piwnicy i moje stanowisko jest jednoznaczne. Jeżeli ja nie dostanę zapewnień jednoznacznych, że ujęte w planie inwestycyjnym może zostać, ale Państwo wiecie, że nie zostanie, niekoniecznie musi być zrealizowane. Ja konsekwentnie będę działał w tym kierunku, żeby policja opuściła nasze pomieszczenia do grudnia. I tutaj
za długo czekaliśmy już na decyzję. Zresztą podpisał to zastępca komendanta wojewódzkiego policji, pan Czesław Koszykowski, z którym ja osobiście rozmawiałem rok wcześniej i podobne zapewnienia miałem, więc nie jest to do końca dla mnie satysfakcjonujące tego rodzaju pismo. Że zostało ujęte, nie musi być zrealizowane. Po prostu, panie burmistrzu, około 10% nauczycieli straciłoby pracę, ale to są koszty 2 miliardów. Nawet jeżeli się zrobi po prostu w ten sposób, że namnoży się asystentów nauczyciela albo asystenta asystenta, to to są pieniądze, które niepotrzebnie będziemy wydawać. Nam to jest po prostu niepotrzebne. Może tyle na razie. Dobrze, to jeszcze bardzo proszę jedno. Ja sobie, panie burmistrzu, mam taką prośbę, bo my na terenach wiejskich są, tak jak ja już zobaczył radny, że mamy tereny, które są podlegają jakoś jednostkę wojskową, pod Agencję Rządową Skarbu Państwa, pod starostwo, żeby wystąpić z pismem do tych właściwych tych gruntów, żeby przekazać jakieś środki na utrzymanie ich terenu, tak? Bo oni właśnie płynie ze swoich pieniędzy gminnych, sołtys tam chodzi, radny, a jednak niech prowadzą jakieś środki, żeby ten teren utrzymać. To jest nie są niewyczajnie, każda jedna miejscowa, właśnie jest nawet szara, tak? Dziękuję serdecznie. Ktoś z Państwa jeszcze? Jedna rzecz, panie burmistrzu, ja bym poprosił o przygotowanie informacji, bo tam rozmawialiśmy wcześniej z panem prezesem Wróblem o powolnym rozwiązywaniu tego problemu w Nadziejewie. Jak wyglądają sprawy? Tam miały być zapytania odnośnie zarządcy rowu, czy w skarpie rowu można tam tą rurę będzie ewentualnie montować. To tylko tyle. I no cóż, panie Piotrze, mówię na końcu, bo zamykam sesję, także pan pozwoli, że jeżeli już, to możemy odwrócić rolę i będę mówił na początku. Wie pan, nie chcę przedłużać niepotrzebnych pyskówek tutaj wpuszczać. Staram się to prowadzić w miarę swoich umiejętności, możliwości, w miarę sprawnie. Nie zawsze to rzeczywiście wychodzi, bo wtedy musiałbym bardzo szybko, bardzo często pana dyscyplinować, a nie, naprawdę na tym mi nie zależy i nigdy tego nie chciałbym robić. Tylko tak woli wyjaśnienia, to poniedziałkowe spotkanie, wie pan, to dotyczyło osiągnięcia kompromisu, a nie jakiegoś zdania pojedynczego radnego, który powiedział, że dopóki nie rozwiążemy problemu, to stąd nie wyjdziemy. Wie pan, różnie to można było rozumieć. Wiem, że pan to zrozumiał bardzo dobitnie, ale niemniej jednak zależy mi na tym, bo jestem mieszkańcem tej gminy, jestem członkiem rady miasta i sprawy gminy, niech mi pan wierzy, leżą mi, nie wiem, czy nie mocniej na sercu, jak wiele, wiele innych rzeczy. Także jeżeli pan, panie Piotrze, ma coś jeszcze do powiedzenia, bardzo proszę, bo ja zaraz zamykam sesję. Dobrze. Nie, po prostu chciałbym powiedzieć, że jeden raz to nie zawsze, dwa razy nie wciąż, trzy razy każdemu się może zdarzyć. Natomiast jeżeli ta częstotliwość jest duża i z taką dużą natarczywością, że zapomni się nawet, jak się sesję otworzyło, zamknąć tę sesję, no i nie ma możliwości się do tego ustosunkowania. Proszę. Krótko mówiąc, prosiłbym po prostu, że jeżeli będzie krytyka burmistrza, żeby to robić na początku wniosku, żeby można było się ustosunkować. Dobrze, dobrze. Jeszcze tylko króciutko proszę odsłuchać tę ostatnią sesję, gdzie jest przez chyba panią Jagodę zarzuty, że nie zamknąłem. Rzeczywiście jest zamknięcie sesji, także tak jak kiedyś prosiłem panią sekretarz, proszę słuchać ze zrozumieniem. Szanowni Państwo, na dzisiaj dziękuję serdecznie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej. Dziękuję jeszcze raz głośno. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina. Pacjencie, pamiętaj, że masz prawo przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych do obecności osoby bliskiej. Masz też prawo do całodobowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską i jeśli wiąże się to z kosztami poniesionymi przez placówkę medyczną, może zostać pobrana dodatkowa opłata, która musi być wyraźnie określona w regulaminie szpitala. Bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590.